Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj taki nietypowy, będzie to bardziej poradnik, mianowicie co odblokowujemy na danym poziomie w grze właśnie Shakes and Fidget. Od pierwszego poziomu do tak naprawdę z tego co tutaj widzę do 350. Ktoś wczoraj, pod wczorajszym odcinkiem właśnie z Paladyna, poprosił mnie o coś takiego, że tam napisał, że w każdym poradniku, ja jakby mówię, na przykład poradnik do twierdzy, no to mówię, że twierdzę tam odblokowujemy na 25 poziomie, ale żeby powstał jeden odcinek taki, który który to wszystko skupia, i w zasadzie pomyślałem, że czemu nie, i tak nie mam za bardzo co teraz nagrywać, bo no na każdej postaci EQ jest dosłownie zawalone, więc nawet nawet nie ma jak nagrywać jakiegoś klikania lochów. Także postanowiłem, że to nie będzie wcale taki głupi pomysł. I tutaj też chciałbym zaznaczyć, że lista pochodzi z mojego Discorda i dziękuję użytkownikowi Delf. Mam nadzieję, że dobrze przeczyta przeczytałem nickname, że właśnie taką listę zrobił. Jest ona na moim Discordzie, na kanale tutaj Shakes and Fidget przypięta, więc każdy sobie. Może tam wejść i zobaczyć, a ja po prostu nagram o tym film, może coś tam rozwinę, i tak dalej, i tak dalej. Także, tak jak mówię, no listę, li, li, z listy będę korzystał tej, którą on stworzył tylko może właśnie coś tam jeszcze dopowiem no więc tak, no poziom pierwszy no to tutaj jest napisane narodziny bohatera czyli po prostu tworzymy swoją postać poziom dziesiąty, dzienne misje specjalne, czyli od dziesiątego poziomu zaczynają się tutaj te misje pojawiać, one tam dają nam expa w zależności od tego jako, ile mamy głów tutaj pokonanych właśnie w gildii, tyle tego expa jest z tej misji, im więcej tych głów no to więcej tego expa, no i codziennie nam tutaj pisze co musimy zrobić gdy zrobimy to, na przykład teraz mam legendarny artefakt do tajemniczej toalety jeden raz i możemy sobie to w sumie zrobić cyk no i jak widzicie to do toalety coś tam wrzuciliśmy epic bo chodzi o epic i możemy sobie odebrać wynagrodzenie misja zostanie zrobiona tak więc myślę, że jest to jak najbardziej spoko. Kolejna rzecz to jest klaser dokładności. Klaser dokładności na dziesiątym poziomie możemy znaleźć w gabinecie magii i po prostu, gdy osiągniemy ten dziesiąty level, to tam było w poradniku jak zacząć, to rolujemy ten gabinet magii za grzyby, czy tam codziennie musimy czekać, aż nam ten klaser wypadnie. Po prostu może on wypaść od dziesiątego poziomu. Kolejne to jest lochy numer 1, do których, czyli tutaj te zbezczeszczone katakumby, tylko tutaj I one są. Tak jak mówię, od 10 poziomu i klucz wypada z misji, więc jakby robiąc misję, dostaniemy klucz do tego miejsca. Wysyłanie prywatnych wiadomości, dokładnie tak samo. Nie możemy wysyłać prywatnych wiadomości od poziomu pierwszego, tylko dopiero od poziomu 10 i kolejne maska niedźwiedzia na druidzie. No to, no to jeżeli ktoś gra druidem, to od 10 poziomu ma odblokowaną właśnie maskę niedźwiedzia, którą może sobie po prostu założyć. Poziom 20 to jest loch numer 2, klucz w misji, czyli po prostu, tak samo tutaj ten drugi loch się odblokowuje, i tak samo jest y, klucz do zdobycia właśnie w, y, z misji nie będę już tego rozwijał przy kolejnych lochach bo to wszystko na jednej zasadzie działa poziom 25 twierdza i maska kota dla druida Dokładnie, twierdza. Gdy osiągniemy poziom 25 i będziemy mieli odpowiednią ilość golda, to tutaj nam się pojawi taki wykrzykniczek, i będziemy mogli tą twierdzę zacząć budować. I tak naprawdę, no, tak jak mówię, jest to od poziomu 25, i po prostu od tego poziomu możemy tutaj inne budynki zaczynać rozwijać, i po prostu tą twierdzę rozbudowywać. Oprócz tego jest też maska kota dla druida. Więc wiadomo, jeżeli ktoś gra druidem, od poziomu 10 ma tylko maskę niedźwiedzia lub bez maski, a od poziomu 25. Już ma maskę niedźwiedzia, kota i jeszcze może grać też bez maski, więc y, po prostu, tak jak mówię, no to z tego co widzę jest dosyć mocno zaktualizowane, no bo, no bo ten druid wychodził niedawno. Y, poziom 30 to jest lochy numer 3 klucz z misji. To, tak jak mówiłem, już nie będę rozbijał, to chodzi o te, y, więc bo to leci, tak wiecie: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i tak dalej, i tak dalej. To jest taka ścieżka, jak widzicie, więc po prostu nie będę tego rozbijał. Tak samo klucz z misji dostajemy. Poziom 40, lochy numer 4, klucz w misji. Poziom 50, lustro, odłamki w misjach. Oraz loch numer 5. Numer 5, klucz z misji, lochu, tak samo. Natomiast lustro, o co chodzi z tym lustrem? Lustro to jest coś takiego. Co zaczyna nam lecieć właśnie w misjach od poziomu 50 lecą nam takie odłamki tego lustra Gdy jakby one się pokazują normalnie w misjach Gdy zbierzemy całe to lustro bo po prostu one będą w na przeciągamy tak jakby na swoją postać I zbieramy właśnie takie całe lustro tych odłamków w sumie nawet nie pamiętam ile jest tam z 12 coś koło tego to akurat nie jest istotne W każdym razie, tak jak mówię, gdy zbierzemy już całe to lustro, to oprócz tam osiągnięcia w klaserze możemy robić na przykład warte i klikać sobie tutaj arenę możemy robić tak samo warte i kliknąć tutaj lochy jedyne czego nie możemy robić to na przykład wartej i misji jednocześnie to, to jakby trzeba rozdzielić ale całą resztę możemy właśnie bo to jest tak, tak zwane alter ego czyli po prostu jakby jeden, jeden nasz rozszczepiamy się na dwie powiedzmy postacie w cudzysłowie i jedna na przykład robi warte, a druga w tym czasie może sobie właśnie kliknąć tą arenę, lochy i tak dalej więc no myślę, że to jest dosyć dość pomocne no i, no i warto sobie to lustro zebrać i tak jak mówię leci od poziomu 50 kolejna sprawa to jest wiedźma od poziomu 66 i dokładnie poradnik do wiedźmy też macie więc się nie będę tutaj rozwodził po prostu na 66 poziomie po kliknięciu dwa razy w gabinet magii bądź też raz w gabinet magii Tutaj w tą książeczkę możemy sobie wejść do wiedźmy i mamy mamy właśnie y, tą wiedźmę odblokowaną. Co do takich rzeczy jak właśnie wiedźma, twierdza i tak dalej, to poradniki już są na kanale w tej samej playlistie. bodajże co ten film, y, więc po prostu zachęcam do obejrzenia. Y, kolejne to jest y, poziom 70 loch numer 6, klucz w gabinecie magii. Y, poziom 75 pupile. Właśnie na 75 poziomy możemy w misji dostać gniazdo pupili, jego nie widać w misji, dopiero gdy ukończymy misję to ono może wylecieć i tak samo poradnik do pupili też jest na kanale więc jakby odsyłam do tego. Yy, po prostu na 75 poziomie ten ten, yy, te pupile możemy odblokować. Yy, poziom 80. Loch numer 6 klucz w misji, i loch numer 7 też klucz w misji. Dokładnie, bo jest coś takiego, że yy, właśnie tutaj powinienem się w sumie cofnąć do tego poziomu 70. Loch numer 6, klucz w gabinecie magii. Jeżeli ktoś chce szybko cisnąć i komuś zależy właśnie na szybkim ekspieniu, yy, to od 70 poziomu do lochu numer 6 yy, może dostać klucz w gabinecie magii. Wystarczy, że poroluje tak samo, jak i jeżeli chodzi o klaser, i ten klucz mu po prostu wyleci. Natomiast jeżeli ktoś gra Free to Play bądź tam mu się nie śpieszy, czeka itd., tak yy, to na poziomie 80 może dostać ten sam klucz tylko z misji, czyli już normalnie jak poprzednie lochy i tak samo loch numer 7 też klucz w misji, więc jakby no, dwa lochy może odblokować na jednym poziomie tak jakby. Poziom 85 święty gral przynajmniej. 1000 rzeczy w klaserze. Jeżeli mamy co najmniej tutaj 1000 przedmiotów w tym klaserze, jak widzicie, pisze tutaj rzeczy. Ja mam 2117 na 2200. To ten i oprócz tego mamy ten 85. poziom. To właśnie tutaj z kopalni może nam polecieć klaser. Klaser mówię, może nam polecieć właśnie święty gral, który umożliwia to, że jeżeli nie mamy czegoś w klaserze, jakiegoś itemku, to te przedmioty nam tak mrygają i dzięki temu po prostu łatwiej nam jest znaleźć te przedmioty do klasera i je zdobyć. Kolejna sprawa, poziom 90, kowal, to tak samo jest do tego poradnik na kanale, więc zapraszam, odsyłam. Poziom 95, loch numer 8, klucz w misji, poziom 99, portal solo oraz gildyjny, no dokładnie, od 99 poziomu możemy bić i tutaj ten portal, właśnie ten nasz prywatny, który nam daje 47% do HP, w moim przypadku akurat, ale generalnie daje procenty do HP za każdy ukończony, no i tutaj możemy te, tak samo ten Gildejny też od 99 poziomu bić. I on daje nam yy, obry, procent obrażeń do ataku, więc jakby, no, wydaje mi się, że warto. Yy, poziom setny, toaleta. Dokładnie, tutaj możemy od setnego poziomu zdobyć w misji klucz do toalety. Jego już normalnie widać w misji. I możemy tutaj wrzucać sobie do tej toalety różne, różne przedmioty i yy, yy, zdobywać tą aurę. Im większa aura, tym nam leczą, lecą itemki z większymi statystykami. Yy, jakby w to się nie będę zagłębiał, tam Epic daje 50 many, yy, kamyk, czyli Gem, po prostu daje 30. Yy, zwykłe itemy, bodajże że. 20 więc no, dla graczy free-to-play najbardziej opłaca się wrzucać gemy, natomiast dla graczy grzybiących najbardziej piki, no bo ta aura szybciej rośnie, ale myślę, że jeszcze nagram taki poradnik ogólny do karszmy, mam przynajmniej to w planach, to wtedy to jakoś tam powiedzmy lepiej wytłumaczę. Poziom 105, zarządca areny, dokładnie tutaj od 105 poziomu tego zarządcy areny może, możemy odblokować. Poradnik też jest na kanale. Kolejna rzecz, poziom 110, loch numer 9, klucz, klucz w misji, a także w zbrojowni. Yy, właśnie czyli jeżeli nie chcemy tutaj marnować nie wiem awanturniczości na klucz jeżeli jesteśmy graczami grzybiącymi yy, na klucz z misji bo nie wiadomo czy on wypadnie od razu czy tam po kilku misjach yy, to możemy sobie przerolować zbrojownię i też ten yy, klucz wypadnie Poziom 125 Strefa mro mroku Klucz w kopalni klejnotów ale musi być już odblokowana wieża a w niej tornado hmm, Czyli po prostu w sensie no w tej strefie mroku tornado natomiast y, musi być też odblokowana wieża I właśnie co do tej wieży tutaj mam też niżej taką powiedzmy notkę Aby odblokować wieżę a wraz z tym grę w kości bo tak samo właśnie jeżeli jak już mamy odblokowaną wieżę to i ta gra w kości Nam się odblokowuje tutaj u tego hazardzisty y, Tu mamy te normalne kubeczki które są od początku jakby natomiast tutaj mamy tą grę w kości i ona dopiero jest razem z razem właśnie z odblokowaniem wieży Trzeba zamknąć loch od pierwszego do dziewiątego. Więc po prostu, gdy zamkniemy te pierwsze dziewięć lochów w całości, wszędzie tu będziemy mieli zaptaszkowane, to ta wieża nam się odblokuje. Tak samo nam się odblokuje gra w kości. A co za tym idzie, będziemy mieli możliwość wydropienia klucza właśnie do strefy mroku, który będzie z kopalni klejnotów. Nie więc, więc jakby, hmm, więc jakby no, chyba, chyba wszystko jest jasne. Kolejna sprawa. Poziom 180, więc tutaj już sporo, sporo żeśmy sobie przeskoczyli. Loch 17, klucz w kopalni klejnotów. Poziom 200, loch 15 odblokowuje się sam oraz loch 18. Tutaj w sumie nie mam nic nic. Loch 18, w sumie nie wiem. Tutaj nie mam nic w nawiasie, więc nie wiem, czy to też nie leci czasem z kopalni klejnotów. Po prostu ja się tam bardzo nie zagłębiam. W każdym razie, jeżeli regularnie kopiecie te klejnoty, to tutaj wszystko wam się na spokojnie odblokuje. Ja tam nigdy do tego nie, nie, nie zwracam dużej uwagi, bo jak to się odblokowuje, to przeważnie jeszcze postać jest za słaba, żeby cokolwiek w tych lochach ruszać, więc tak to po prostu wygląda. Mm. Także, tak jak mówię, poziom 200, loch 15 odblokowuje się sam, no i loch 18. Poziom 222, loch karuzela z idolami, z idolami w strefie mro, mroku, klucz w kopalni klejnotów. Kolejny poziom 280, loch 17 w strefie mroku. Kolejny poziom 300, loch 18 w strefie mroku. Klucz w kopalni klejnotów. I poziom 350, loch 15 w strefie mroku. I z tego co widzę, no strefa mroku, no to wiadomo, że te klucze leczą, lecą z kopalni klejnotów, więc po prostu nie ma co się zastanawiać. Tylko wszystko to, co się samo nie odblokowuje, no to klucz musimy zdobyć z kopalni klejnotów. Ale wiecie, od którego poziomu mniej więcej można. Szukać. I tutaj mam jeszcze takie, powiedzmy, można powiedzieć, adnotacje Oprócz tej wieży, to jest jeszcze tak, podziemie, a jednocześnie koło Fortuny 2.0, czyli to koło, które jest, jakby można powiedzieć, ulepszone, no bo dodaje nam kryształy do kowala, jedzonka itd., dalej Wymaga 10 poziomu kopalni klejnotów oraz dostępu do wieży. Czyli po prostu, jak zamkniemy pierwsze 9 lochów, odblokuje nam się ta wieża. Przy okazji, mamy tutaj kopalnię klejnotów na poziomie 10. No i też twierdzę, oczywiście, no to wtedy możemy wykopać serce podziemi i to podziemia rozbijać. Poradnik do podziemi, tak samo. Jest na kanale. Loch 10 otworzy się automatycznie po zamknięciu lochów od 1 do 9. Loch 11 otworzy się automatycznie po zamknięciu lochu 10 albo po pokonaniu 10 poziomów tornada. To też jest dosyć istotne. Tornado pamiętamy, że na początku idzie bardzo gładko. Mm. Loch 12 i 13 otworzy się automatycznie po zamknięciu lochu poprzedniego. Lok 14 i 16 otworzy klucz wykopany z kopalni klejnotów, ale trzeba mieć już otwarty lok 12. Klucze do lochów 2-14, od drugiego lochu do 14 w, w strefie Mroku będzie można wydobyć w kopalni klejnotów po pokonaniu co najmniej 5 poziomów w lochu poprzednim. Czyli na przykład tak, zbeszczone katakumby nam się odblokują od razu, gdy, dostaniemy dostęp do tej, gdy otrzymamy dostęp do tej strefy Mroku. I jeżeli chcemy już tutaj kolejny loch odblokować, czyli wykopać po prostu klucz z kopalni do niego, to musimy na przykład w bezczyczeszczonych katakumbach mieć 6 na 10, czyli tak jak tam było napisane, 5 przeciwników pokonanych. Gdy tu mamy 6 na 10, to już możemy do kolejnego lochu jakby dostać dostęp. I tak samo to działa właśnie tak, jak tu jest napisane, od lochu drugiego, czyli od tego do 14. Loch 14 i 16 otworzy klucz wykopany z kopalni klejnotów, ale trzeba mieć już otwarty. Aha, to już czytałem, dobra, sorki to mój błąd. Klucz do lochu 16 w strefie roku zdobędziesz po pokonaniu pięciu potworów w lochu 12. Tak jak mówię, no tutaj sobie liczymy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i piekło jest 12. Tutaj nawet 13 piętro, nawet nazwa sama w sobie wskazuje. I tak naprawdę to tyle. Tak naprawdę tyle. Jeżeli tak jakoś co jakieś tam błędy popełniłem czytając, no to wiecie, to jest dosyć długie, więc tam mogłem się przejęzyczyć, ale mam nadzieję, że wszystko wszyscy zrozumieli. Jeżeli coś by tam było niejasne, to możecie pisać w komentarzach, pytać, ja tam chętnie odpowiem. I tyle, no taki krótszy odcinek, ale ktoś. Mnie o to poprosił, więc stwierdziłem, że czemu nie? Zwłaszcza, że nie mam pomysłu na nagranie czegoś innego i chyba tyle. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli wam się przydało, jeżeli, jeżeli wam powiedzmy pomogło. I co możecie więcej, subskrypcję z dzwoneczkiem to w ogóle najważniejsze, wbijacie na Discorda dla widzów, gdzie właśnie ta lista jest przypięta i gdzie każdy sobie może tam na nią zerknąć i, i po prostu samemu obadać. Bo ja tak naprawdę, no tylko ją przeczytałem, więc no to nic, nic tam skomplikowanego. I chyba tyle. Discord, subskrypcja z dzwoneczkiem, like i możecie tak jak mówię napisać w komentarzach, jeżeli coś tam by było niejasne to po prostu dajcie znać i wtedy, wtedy odpowiem. Więc ja dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.